9 października wspominamy świętych męczenników Dionizego Biskupa i towarzyszy. Pierwsze informacje o wspominanych dziś trzech męczennikach, świętym Dionizym, biskupie Paryża, świętym Rustyku, prezbiterze i świętym Eleuteriusie, diakonie, pochodzą z historii Franków świętego Grzegorza z Tours z VI wieku. Dionizy urodził się i wychował we Włoszech. Około 250 roku został wysłany przez papieża świętego Fabiana wraz z 5 innymi biskupami do Galii, by tam głosić Ewangelię. Dionizy zamieszkał w miejscu zwanym Lutetia Parisiorum, gdzie dziś znajduje się Paryż, dlatego też nazywany jest pierwszym biskupem tego miasta i apostołem Francji. Misja świątobliwych mężów była tak owocna, iż kapłani pogańscy zaczęli tracić zwolenników. Podszepnęli więc gubernatorowi rzymskiemu, aby uwięził misjonarzy i skazał ich na śmierć. Pomiędzy 250 a 258 rokiem zostali oni ścięci mieczem na wzgórzu Montmartre. Nazwa tego wzgórza pochodzi właśnie z łacińskiego Mons Matrium, wzgórze męczenników. Obecnie znajduje się tam monumentalna bazylika Sacré-Cœur. Pochowani zostali na placu zwanym Vitus Catuliacus. W tym miejscu zbudowano opactwo świętego Dionizego, Saint-Denis, w którym później chowano wszystkich królów Francji. Legenda mówi, że na miejscu ich śmierci zgromadził się wielki tłum, by obejrzeć to wydarzenie. W chwili, gdy odcięta głowa Dionizego upadła na ziemię, jego martwe już ciało podniosło leżącą na ziemi głowę i trzymając ją przed sobą, przeszło triumfalnie przez oniemiały tłum. Po przebyciu kilku kilometrów, Dionizy, otoczony chórem śpiewających aniołów, oddał głowę w ręce pobożnej kobiety Catulii, a potem martwy upadł na ziemię. Catulla z wielką radością zabrała głowę męczennika i ukryła ją starannie w swym domu. Ta historia została potwierdzona przez wielu świadków. Święty Dionizy jest często wzywany przez osoby cierpiące na bóle głowy i migreny. Należy do tzw. 14 świętych wspomożycieli. Jest też patronem Francji. W ikonografii atrybutami świętego Dionizego są łańcuch i kajdany, mitra i ścięta głowa trzymana w rękach. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Dionizego, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.